Twój Wincent to pierwszy na świecie pełnometrażowy film stworzony z obrazów malarskich. Dzieło opowiada o życiu wybitnego malarza Vincenta van Gogha. Twórczyni tego dzieła Dorota Kobiela przełożyła na język filmu aż 94 jego obrazy. Film, który został zrealizowany w koprodukcji polsko-brytyjskiej, zdobył uznanie na świecie i walczy o nominację do Oscara. Jak się cieszę, że znajomi mi w ogóle tutaj polecili mi ten film. Rewelacja i cudowny człowiek, Vincent. Super film, świetnie, naprawdę przybliżył nam jego postać. Bardzo nam się podobało. To jest takie nowum, które jest naprawdę konkretne. Piękne. Właśnie tym byliśmy zaskoczeni, że film był cały wymalowany, że tak powiem. I no to pierwszy raz coś takiego chyba w ogóle powstało. Film powstawał 8 lat. Ponad 100 malarzy z całego świata stworzyło niemal 70 tysięcy olejnych obrazów naśladujących styl Van Gogha. Każdy z nich to kadr z filmu. W rolę Vincenta Van Gogha wcielił się aktor teatralny Robert Gulaczyk. Dodajmy, aktor pochodzący z Trzcianki. Użyczył swojemu bohaterowi nie tylko głosu, ale też i twarzy. Miło wrócić w takiej trochę innej formie, bo jak sobie przypomnę, że kilkanaście lat temu na tych deskach graliśmy spektakl i wtedy kompletnie nawet nie myślałem, gdzie się będę znajdował dzisiaj. No to jest dla mnie tak mocno zaskakujące, ale też przyjemne, no co tu dużo ukrywać. Swoje pierwsze kroki na deskach teatru stawiał właśnie w Pile. To właśnie do tego budynku Regionalnego Centrum Kultury uczęszczał na zajęcia teatralne. Ogromną determinację. Robert przyjeżdżał na próby z Trzcianki na rowerze, a myśmy w tym czasie grali spektakl plenerowy, pracując nad nim, w którym trzeba było dużo biegać. A on był po 8 godzinach pracy w jakiejś takiej fizycznej, w jakimś magazynie Pasz. I to ta praca sceniczna była dla niego amatora tak ważna, że była warta tego, żeby dawać z siebie aż tyle. Jestem z niego dumna. Spotkanie z nim odbyło się po projekcji filmu. Aktor mówił o tym, jak ważna w jego życiu jest ta rola oraz jak wyglądała praca na planie. Te pierwsze materiały, które dostałem, takie początkowe zajawki filmowe, one już zdradzały jakby wyjątkowość tego projektu. I wyjątkowość w tym sensie jakiegoś takiego połączenia pracy aktorskiej z robotą artystów malarzy. W realizacji filmu udział brała także Anna Kluza-Stuczna, która między innymi malowała obrazy. Był to taki pokoik 2x3, gdzie każdy malarz był zamknięty na cały okres produkcji i mieliśmy rzucony na podobrazie referencję nagraną z aktorami i pokazywało nam to kontury postaci w zależności od ujęcia. I zrzucaliśmy sobie ten obraz, a później transformowaliśmy go w styl Van Gogha. Dwójka gości została niezwykle ciepło przyjęta przez publikę. Artur Maras, Telewizja Asta.